Walczyła o prawa kobiet, o prawa osób heteronormatywnych, organizowała każde protesty, a to jest dla tej władzy największy wróg. Dla tej władzy i dla jej sojuszu z Kościołem katolickim, a w każdym razie z jego większą częścią właśnie wspierania. Tak się składa. Parę dni mieliśmy 3 maja. Dziennikarz telewizji przy publicznej. Nie wiem, co teraz zrobić. Wtedy również Brawo, panie Jaok, brawo. Rewelacyjny film. Panie dziennikarzu telewizji publicznej. Jesteś dziennikarzem telewizji publicznej. Uwaga, to dziennikarz telewizji publicznej. A jak przyszedł pan Adam Jaok? Jest pan Jaok, zobacz, jak teraz się przebrał. A jak się przebrał. Gdzie broda? Gdzie wąsy? Nie, bo i flagę wyrywał, właśnie to mamy to. Tak samo uważam, że to się nagrali.